Witamy Was po dłuższej przerwie. Z tej strony ja, Rysu, i zapraszam Was na kolejny odcinek trollowania serii fabularnych. Dzisiaj już dawno wyczekiwane trollowanie serii Minecraft Odkupienie. Życzę Wam miłego oglądania. W tym momencie w wanie siedzi tylko kierowca, a tutaj już ma towarzysza. Tutaj kierowca ma głowę skierowaną w kierownicę, a tu już jest prosto. Widzę sam już z kwiatami przygotowany na pogrzeb. Jeśli Emil z tego miejsca ma taką widoczność, to nie ma opcji, żeby mógł trafić w przednią oponę. Muszę przyznać, że sam jest silny, skoro nosi ze sobą dwa karabiny. Albo samochód dostał nagłego boosta, albo to DeLorean z powrotu do przyszłości. Sam odjeżdża, a ten pan z automatu zalicza zmartwychwstanko. Tutaj samochód stoi prosto, a tu jest przechylony. Rozumiem, że Kate sprawdza, czy Emil jest w środku. Hej, a ten co tu robi? Statystuje? Po tym, co tutaj widzę, wydali dużo funduszy na statystów. Wybacz, ale cię przyssało. A ten co? Z wewnętrznego? Rozumiem, że mechanik ma dzień wolny. Ech, nie ma jak. Strzelili kilka razy we wszystkie kamery, zabrali komputer, wszystko poszło w cholerę. Przepraszam bardzo, ale gdzie są te wszystkie kamery i pomieszczenie gospodarcze z komputerem? Bo ich nie widzę. A nawet jeśli nie ma na to nagrania, powinny być w firmie zewnętrznej. Chciał mnie pan widzieć, komendancie. Tak, wejdź. Przyszedł na ważną rozmowę z szefem i nie raczył nawet zamknąć za sobą drzwi. W tym momencie pani w tle idzie w lewo, a chwilę później widać, że się wraca. O kurde, sąsiad chyba nie zakręcił gazu. No i mamy kolejnego statystę z innej serii. Tylko dlaczego on pije z niemowlęcej butelki? Pamięta pan... Po wypowiedzianej kwestii Emil trzyma głowę w górze, a na następnym ujęciu już prosto. Seria naprawdę obfituje w znanych statystów. Cześć, Josh. Cokolwiek było tu za oknem, załapało się na ujęcie. Rozumiem, że ta strzała Amora pojawiła się tam z miłości? O! Czechy zawitały! Ja se mnę to opery! Nie! No halo, komendanta na Bibie nie widać? Dobry wieczór. Gary celuje w głowę Josha, a kiedy znajdują jego zwłoki, ma ranę postrzałową na piersi. Kate znalazła list do mnie o takiej samej treści, a jeszcze następny Kyle znalazł w szufladzie z bielizną, no to... W tym momencie naprawdę zaczęłabym się bać, kim jest ten stalker. O, kolejny easter egg z innej serii. Potrzebujesz siana? Zadzwoń do Negana. Zastanawiam się, dlaczego Kyle i Sam podczas pościgu nie włączyli kubuta. Kolejne ciekawe działanie służb. Dlaczego zamiast zatamować krwotok, Emil robi masaż serca? A ten co? Mikrofalówkę ma w samochodzie? Od kiedy sama gra Herobrine? 100 punktów dla tego, kto wie, z czego jest zbudowana karoseria tego radiowozu, że samochód rozwalił ścianę budynku. Czy tego samochodu i tego cywila nie widzieliśmy już przypadkiem w pierwszym odcinku? Właściciel strzelnicy miał naprawdę ciekawy pomysł na tarcze strzeleckie dla broni palnej. Jak ty przeżyłeś śmierć Ryana, skoro tak się przyjaźniliście? A on się przypadkiem nie nazywał Ryan, a nie Royan? Na tym ujęciu na ladzie leżą srebrne monety, a na następnym ujęciu znikają. Za to na tym ujęciu w zaułku za nim jest jasno, a na następnym ujęciu panuje tam półmrok. Te atki chyba cierpią na ADHD. Dopiero co otwierali te drzwi kluczami, to dlaczego teraz blokują je deską? Na ujęciu przy krzesłach Kyle ma w ręce inny pistolet niż kiedy antyterroryści wbiegali do budynku. Gdzie ją trzymają? Ulica Petersona 2/31. Po pierwsze, skąd Kate znała adres przetrzymywania swojej siostry? Po drugie, skoro już go znała, to dlaczego wcześniej nie wezwała policji? Po trzecie, Peterson? Kolejne nawiązanie? Zaraz ich dogonimy. Jak na mój głos to dosyć durne, że to koniecznie oni muszą wsiąść do tych helikopterów i ich dopiero gonić, zamiast wezwać drugą załogę, która od razu rozpoczęłaby pościg. Czy sam na tym ujęciu kazał przeskoczyć cywilowi z helikoptera na parapet 5-piętrowego budynku? Nieźle. A jak już mowa o Kate, to kiedy ona zdążyła zmienić bluzę? Czy ten antyterrorysta przypadkiem nie zginął 10 lat temu w Santorze? Oni naprawdę uciekli policji wielkim i głośnym helikopterem? A tak przy okazji, gdzie zaparkowali ten helikopter? Rozpocznij operację 69. Execute order 66. Dobrze wiesz, że nie miałam wyjścia. Nie masz pojęcia, co oni mówili, że zrobią Jane. Znowu mamy problem z imionami. Jean! Sam Order 66, to jedno.
ale żeby Kyla skolonowano, to już trochę przesada. Poruszając się w ten sposób, Leo już dawno powinien dostać kulkę od tego terrorysty. A to może być? Dopiero teraz mi o tym mówisz, mam flary dymną. Kolejne pytanie za 100 punktów. Skąd Leo jako oficer policji miał w kieszeni C4? Nie mówiąc już o Kate z flarą dymną. Jakim cudem Bruce, skacząc z tej wysokości, nie skończył z połamanymi nogami? Dobra, nie wiem ile mu zapłacili za tę scenę, ale pozdrawiam fanów The Walking Dead. Skąd wiedziałeś, gdzie jesteśmy? Macie kamerkę pod biurkiem. No okej, mogli dzięki kamerce widzieć, gdzie się znajdują. Ale skąd wiedzieli, na jaki numer zadzwonić? Książek telefonicznych już się nie prowadzi. Czy ten terrorysta popatrzył się w kamerę? Rzuć to! Kurwa. Czy ktoś mi może powiedzieć, co Emila w tym momencie powstrzymało, żeby strzelić do Rose? Miał czysty strzał. Dodatkowo Rose jest chyba ślepa, skoro nie zauważyła Emila chowającego się za ścianą i odchodzącego Bruce'a. O wilku mowa. Jakim cudem w tej sytuacji Rose ani razu nie trafiła Emila? A tak właściwie, czy ona właśnie próbuje trafić Emila w tyłek? Widzisz tę linkę obok ramienia? Naprawdę nie chce mi się wierzyć, że Bruce załatwił im spadochrony, a Kyle się nawet nie zorientował. A ten co? Zlitowali się i go zostawili przy życiu? Nie wierzę. Czy Kyle na tym ujęciu stoi w powietrzu? Zastanawiam mnie, czy oni w ogóle wzięli choć przez chwilę pod uwagę ewentualność, że Ryan może chcieć uciec tylnym wejściem. Kolejny raz, kiedy Rose jest ślepa. Ile razy Kyle wychylił się za rogu? No spokojnie by wystarczyło, żeby go trafić, ale nie. Pamiętaj, że mam granata w kieszeni. Emil, badni! Skoro sam miał w kieszeni granat, to dlaczego nie eksplodował razem z tym rzuconym przez terrorystę? Ale ta lala ma cela. Ja pierniczę. Po tym co tutaj widzę, odnoszę wrażenie, że oni mają jakieś tytanowe szczęki. Czy na tym cmentarzu leżą sami bezimienni? Zakończenie, proszę. A co to za stalker w krzakach? Co jest, doktorku? Zmieniłeś zatrudnienie? Ten samochód serio tu stoi całą scenę? To tyle na dzisiaj. Jeszcze raz przepraszamy za długie przerwy między odcinkami. Bez zmian zapraszamy do zakładki Społeczność, gdzie możecie przez najbliższy tydzień głosować na następną trollowaną serię. Dzięki za oglądanie i na razie.